kochani, cześć! Jest sobota, długi weekend wielkanocny. Ja dopiero co wstałam. Dzisiaj będzie pracowity dzień, ale cieszę się, bo mam długi weekend, więc będę mogła odpocząć jeden dzień więcej. Więc tak, zabieram się za śniadanie. Zakupowy. Kupiłam dwa korektory z Essence, takie same, bo one krótko trwają, ale fajny kolor. Nazywa się Pure Sand 20, numer jako kolor i Essence Pure Nude Concealer jako produkt. One tak wyglądają, jak po prostu jak kredka. Bardzo ich lubię, więc kupiłam od razu dwa. I kupiłam też taki pędzelek właśnie do korektora. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Pierwszy raz kupię w swoim życiu pędzel do korektora. Ja normalnie używam po prostu palce. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Hej kochani, już jesteśmy po zakupach, po obiedzie i właśnie biorę się do przygotowania takiego dania, który się robi tutaj na południu, w Neapolu tutaj, odkąd moja teściowa jest, ona właśnie jest stamtąd. Ta potrawa nazywa się casatiello, to jest taki... to jest coś pomiędzy pizzą i... chlebem. To jest takie okrągłe, zobaczycie na końcu, to bardzo długo trwa przygotowania do tego, bo no, możecie się domyśleć, że to może być długie od początku to zrobić i zaraz Wam pokażę, z czym się to robi. No i właśnie, tu mamy mąka, taka normalna, zwykła. Tu jest proszek z piwa, piwny. Tam jest kwas, tu jest ciepła woda z solem, a tu jest pieprz. I zaraz będę tutaj wszystko mieszać razem i potem to musi poczekać, znaczy rosnąć po prostu 2,5 godziny i potem będziemy dodawać do tego strasznie dużo rzeczy. Tam jest ser, drugi ser, trzeci ser. To jest taki salami i jajka będą na zewnątrz i jeszcze muszę tutaj odnaleźć, nie wiem gdzie ja to postawiłam, o, tutaj. I jeszcze szynka, taka szynka, o. Ale to już później zobaczycie, jak to wygląda po prostu, więc zabiorę się do rzeczy. Oczywiście tam iPad z przepisem, bo ja czasami zapominam o czymś. Robię to danie już od... To już jest chyba czwarty rok albo trzeci, nie pamiętam. Bo moja teściowa tego nie robi, więc ja się nauczyłam i zrobię to, bo żeby była to właśnie tradycja, bo oni właśnie w rodzinie mieli taką... ciocię, która robiła właśnie takich rzeczy, ale ona zmarła, więc ja się zajmuję tym, więc fajnie, zabiorę się do rzeczy. Już masa gotowa, teraz ona będzie musiała 2,5 godziny rosnąć.
Więc kochani, posprzątałam cały dom, więc teraz czas się zabrać za dalszą część przygotowania casatiello. Czyli jak widzicie, tutaj dwa razy tyle jest tego. Będziemy go tutaj zrobić, żeby był taki wielki. Musi być taki wielki. A tam Giuliano przygotuje wszystkie składniki, które będą w środku. Tak wygląda prawie gotowy. W środku jest ser, jak widzicie, szynka i salami. Więc tak, a teraz będziemy go zawinąć. Więc już zawinięty. Bardzo wielki. Więc składaliśmy tutaj casatiello do środka. Tutaj tej formy. I teraz przez godzinę będzie tam rosnął jeszcze godzinkę. Jeszcze nie koniec. No więc kochani, tak wygląda. Urósł mało, ale nieważne. To już wszystko w środku. Jeszcze dodałam właśnie jajka, taki krzyżyk. Piekarnik, piecyk już gotowy, więc smaruję jeszcze je jajkiem po prostu. Niestety wyszedł trochę za ciemny, ale na pewno będzie dobry. Jutro Wam pokażę w dobrym świetle. Hello, dzień dobry kochani, już jest niedziela, więc ja już umyłam sobie głowę. Teraz zjem jakieś śniadanie, potem lecę do mamy na obiad. A tu mamy efekt końcowy casatiello. Mówię, jak mówiłam wczoraj, jest trochę za bardzo brązowy. Ale tak wyszło. Czasami tak mam po prostu ten piekarnik. Czasami więcej gotuję. Więc już jest gotowy. Zdjęłam go stąd. I teraz tutaj go zamknę. Się nie zamyka, bo jest za wysokie, ale przynajmniej jest przykryty. Hello! Witam Was, kochani, w poniedziałku świątecznym. Tak już poniedziałek. Przepraszam, że wczoraj już nic nie nakręciłam, ale po prostu musiałam się oderwać od tego wszystkiego. Chciałam tylko spędzać czas z rodziną, więc po prostu wzięłam swoich telefonów i je podstawiłam w drugim pokoju i po prostu prawie do nich się nie napatrzyłam, więc potrzebowałam tego bardzo. Święta żeśmy spędzali w rodzinie, w gronie rodzinnym. Było fajnie, dużo żeśmy gadali, jedli jak zwykle. Dobrze, że coś zostało, przynajmniej mam dziś wszystko już gotowe na obiad, no nie muszę gotować. I tak tyle. Dzisiaj właśnie spędzamy dzień w domu, bo pogoda taka nie najlepsza, żeśmy już wcześniej o tym wiedzieli. Tutaj nie ma lanego poniedziałka. Ten poniedziałek nazywa się Pasquetta, bo Wielkanoc to Paskła, a właśnie poniedziałek Pasquetta, czyli mała Paskła, można tak powiedzieć, coś takiego. Tak. Po prostu tak.
więc spędzamy ją w domu. Nic takiego, będziemy się zrelaksować bardzo na kanapie. I nic takiego. Mam nadzieję, że wy żeście dobrze spędzili święta. Dajcie znać tutaj, co żeście zrobili, bo nie wiem w ogóle, jak wyglądały ją święta wielkanocne w Polsce. Nigdy nie byłam na Wielkanoc w Polsce. Może kiedyś uda mi się przyjechać. Może w przyszłym roku. Nie wiem, zobaczymy. No tak, chciałam wam jedną rzecz pokazać. W zeszłym tygodniu kupiłam takie piękne hortensje tutaj. O, takie. Dwa kupiłam. Teraz pokażę drugą. O, i ta jest najładniejsza chyba, bo jest największa. Piękne hortensje. Zobaczymy, ile wytrwają ze mną. Mam nadzieję, że długo, a jak już rosną tak więcej, to się zapytam tutaj, gdzie mieszkam, bo tutaj mamy podwórko na dole i jest właśnie kawałek, gdzie są wszystkie hortensje. I jest ich w wszystkich kolorach, oprócz tych białych. Więc jeżeli po prostu ze mną nie wytrzymają, to może tutaj na podwórku wytrzymają. I tak, zobaczymy. A może coś pokazać. O, zobaczcie, tam jest wielki kot. Ja go bardzo lubię. On stoi, leży zawsze na tym miejscu, w tym miejscu. Jest bardzo fajny. Więc tak, no dobrze, kochani. Zobaczymy się później chyba. No więc, kochani, czas już iść spać. Po prostu dziś mieliśmy lenia, żeśmy cały dzień na kanapie siedzieli po prostu, ale udało się skończyć książkę. W końcu będzie ją w Niebolka lajkuje numer 6, który będzie już około 15 mniej więcej kwietnia, więc w połowie miesiąca mniej więcej będzie nowy Niebolka lajkuje. Wiem, że bardzo lubicie i cieszę się bardzo z tego powodu. I po prostu, żeśmy film oglądali i nie wiem, jakieś serie jeszcze i tak po prostu lenia wielkiego, żeśmy dzisiaj mieli, ale i bardzo dobrze, bo jutro do pracy. Tydzień będzie ciężki i długi, bo w tym tygodniu przyjeżdżają ci znajomi do nas, których żeśmy nie widzieli. Ja ich nie widziałam, znaczy jeden z nich, bo dziewczyny nie znam, ale tego chłopaka, który jest kolega Giuliano, nie widziałam go z 5 lat. Bardzo długo, więc po prostu cieszę się, że ich widujemy, bo oni mieszkają w ogóle w innym miejscu, w innym mieście, tutaj we Włoszech, daleko od nas. I po prostu oni tutaj przyjeżdżają do pracy na 2 dni i zostają parę dni więcej, więc cieszymy się, bo możemy ich zobaczyć i może coś będziemy z nimi zwiedzać. Przyszły weekend i w tym tygodniu jeszcze Giuliano musi jechać do Werony. I będzie dużo do załatwienia w ogóle, więc tak, w tym tygodniu też będę miała trochę ciężej w pracy, więc czas iść spać. I dobrze, że leni uchowałam dzisiaj cały dzień, mogą się przynajmniej się wyspać, odpocząć od wszystkiego i fajnie. Więc tak, kochani, to by było na tyle. Dziękuję jak zwykle za oglądanie i my się zobaczymy już niedługo w następnym filmie. Pa!